Szanowni Państwo, cała Warszawa na wszystkich strategicznych węzłach jest w ten sposób blokowana. Dojazd do Warszawy. Przykro nam, że do tego musiało dojść, ale niestety sytuacja jest taka, a nie inna, to znaczy Zielony Ład i wiele, wiele innych rzeczy, produkty z Ukrainy, produkty z Rosji również, ale to myślę, że wyjdzie w trakcie samych, mam nadzieję, negocjacji, do których powinno dojść z aktualnie rządzącą ekipą. Oczywiście będziemy otrzymywać jakieś meldunki w Warszawie, jak to wygląda, jaka jest sytuacja. Szanowni Państwo, mamy dobę zgodnie z pozwoleniem, czyli do jutra do 10 możemy blokować trasę. Pytanie, czy będzie to konieczne, chociażby ze względu na rozwój wypadków w Warszawie. I pytanie, jaka będzie nasza kondycja, czy tą dobę wytrzymamy, bo z tym się musimy liczyć. Oczywiście to są posiłki, to są potrzeby fizjologiczne. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie odczytać Państwu postulaty, które tutaj w tym akurat przypadku Solidarność Rolników Indywidualnych postawiła, wyartykułowała, ale one dotyczą wszystkich branży rolniczych. To są postulaty w związku z tragiczną sytuacją gospodarstw rodzinnych. Żądamy. Punkt pierwszy. Likwidacji unijnego Zielonego Ładu. Nic dodać, nic ująć. Punkt drugi. Likwidacja ekoschematów w unijnej polityce rolnej. Również. Punkt trzeci. Wstrzymanie napływu produktów rolnych z Ukrainy. Wiadomo, nie trzeba tego komentować szerzej w szczegółach, wiemy o co chodzi. Punkt cztery. Ustawowe powołanie reprezentatywnej Komisji Dialogu Rolniczego Społecznego i wojewódzkich komisji rolniczego dialogu społecznego jako forum szerokiego dialogu społecznego w rolnictwie. Oczywiście sprawy techniczne, powołanie indywidualne, powołania personalne. Uważam, sądzę, że nie tylko ja, że to my będziemy mieli wpływ na to, kogo będziemy do danej komisji, do danego zespołu powoływać. Szanowni Państwo, punkt 5. Ustawowe wprowadzenie cen minimalnych na podstawowe produkty. Mleko, trzoda, wołowina, owoce. Uruchomienie natychmiastowego skupu interwencyjnego zbóż. Na przykład na poziomie 303 euro za tonę pszenicy. To dotyczy oczywiście producentów zbóż. Punkt 6, postulat 6. Podjęcie zmian organizacyjnych w Krajowej Grupie Spożywczej, która na zasadzie działalności globalnej będzie skupiała wszystkie działy produkcji zwierzęcej i roślinnej wraz z krajowym handlem i przetwórstwem w najistotniejszych gałęziach. Proszę Państwa, bardzo szeroki punkt, który w jakimś wymiarze zaczął się w Krajowej Grupie Spożywczej dziać, natomiast jest wielkie przekonanie i niemalże pewne, że dzieje się to za wolno. Dzieje się to nie organizacyjnie, opieszale. Te sytuacje, sprawa Krajowej Grupy Spożywczej powinna się rozwijać szybko, oczywiście dostosować do tego, trzeba powołać odpowiednich ludzi, niezbyt wielkie zespoły, im większa ilość ludzi w zespole, tym trudniej jest podjąć decyzję, ale to są sprawy oczywiście techniczne. Postulat 7, przywrócenie wcześniejszych emerytur dla rolników w celu wzmocnienia wymiany pokoleniowej na wsi. Wiemy o co chodzi, prawda? Młody człowiek gospodarujący na wsi, żeby mógł wcześniej uzyskać gospodarstwo, stworzenie warunków do tego, a żeby rodzice mogli przekazać wcześniej i uzyskać emeryturę, żeby ten młody był pewien, że będzie pracował, oczywiście z korzyścią będzie mógł utrzymać swoją rodzinę. Postulat 8. Ustawowe uregulowanie kwestii prowadzenia działalności rolniczej na wsi, które poprzez stworzenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej zapewni pierwszeństwo dla produkcji rolniczej na terenach wiejskich. Odstąpienie od szkodliwych w tym zakresie rozwiązań unijnych. Postulat 9. Wprowadzenie obligatoryjnego systemu kontroli VAT i urządzeń pomiarowych w punktach skupów płodów rolnych oraz systemu kontroli skupów i obrotu produktów rolnych. Czyli być może większy wpływ na to, na jakość, żebyśmy byli zawiozłem taką ilość surowca i za taką ilość mam zapłaconą. Oczywiście kontrola, nie czarujmy się, to nie jest wciskanie kogoś pod but. Kontrola, pewność, pewna transparentność, ile dostarczyłem produktu. I ostatni postulat, 10.
przynajmniej na dzień dzisiejszy na tej liście, to jest wprowadzenie dopłaty do paliwa 2 zł do litra w 2024 roku. Ja wiem, że o tych postulatach, które dotyczą bezpośrednio pieniędzy, są różne głosy i myślę, że mamy rację, że nie damy się kupić za 2 zł paliwa tylko, prawda? Bo jest wiele innych rzeczy, które wymagają rozwiązań systemowych i przede wszystkim uzgodnienia z aktualnie rządzącymi powinny iść w tym kierunku. Proszę Państwa, chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy tutaj przybyli na to spotkanie. Serdeczne dzięki, że się Państwo angażujecie, ale to świadczy o tym, że jest o co walczyć, że jest zainteresowanie i że są problemy na wsi. Gdyby problemów nie było, sądzę, że dzisiaj byłbym tutaj ja i może kilku kolegów z mojego otoczenia. To niedobrze, że jest nas tyle, ale to świadczy, że są problemy i musimy je rozwiązywać. Szanowni Państwo, cóż jeszcze? Może tutaj koledzy by się chcieli wypowiedzieć, Witek ze Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę uprzejmie, jako że nie robimy tutaj polityki, ja sądzę, że nie wypowiedziałem się politycznie. Tego samego oczekuję od kolegi Witka. Po prostu łączy nas dziś jedna rzecz. Łączy nas dziś wspólny interes o dobre warunki pracy, produkcji na wsi i możliwości szkolenia, kształcenia, wychowania młodego pokolenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, witam również wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Związku Sadowników Rzeczypospolitej. Akurat mnie w udziale również przypadło tutaj kilka słów do Państwa skierować. Również wielkie dzięki za to, że tutaj jesteście. Cóż ja powiem? Ja może nie będę się odnosił, bo tutaj Wiesław powiedział w zasadzie wszystko na temat i Zielonego Ładu, i tych postulatów, które się przewijają przez ten czasookres trwania tych strajków. Ja powiem Państwu trochę na inne tematy, które tutaj, bo jest Was bardzo, bardzo znaczna grupa, myślę, że warto, żebyście też mieli świadomość pewnych rzeczy, które się wokół naszej branży dzieją. A mianowicie chcę Państwa też, Państwu uzmysłowić to, co my robimy też jako związek. Poza może takim oficjalnym nurtem, to temat środków ochrony, które nie są, czy substancji, która jest zawarta w kaptanie. Żebyście Państwo mieli świadomość, że z tym rokiem może się zakończyć ten środek do naszej dyspozycji. Kraje Starej Unii generalnie się z tym już pogodziły. Zostaje chyba Polska, Czechy, jeszcze któryś kraj, który optuje za tym, żeby ta substancja została. Ona zostanie tylko najprawdopodobniej do stosowania w tunelach. To jest dla nas, dla naszej branży duże uderzenie, ponieważ my nie mamy ukierunkowanych odmian na tak zwane parchoodporne. Następny temat, temat Egiptu. Egipt był takim wschodzącym rynkiem po tym, co się stało z rynkami wschodnimi na nasze produkty. W Egipcie jest duże załamanie gospodarcze i powiem Państwu tak, żeby też była świadomość pewnych rzeczy, to prawdopodobnie te informacje częściowo wśród Was funkcjonują. Za produkty, które wysłały podmioty, które nasze jabłka tam wysyłają, nie mogą odzyskać pieniędzy. Więc proszę Państwa, co robią? Ano tak zwany handel barterowy wraca. Kupują ziemniaki, kupują tam truskawkę i ta truskawka się znajdzie również na naszym rynku. I znowu widzicie Państwo, są pewne punkty przeciwstawne. Wyjdzie nasza truskawka, będzie też protest czy niezadowolenie. Zobaczcie, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Co wojna, co konflikty rodzą. To wszystko jest jakby spotęgowane tą sytuacją, gdzie punkty zapalne nie są gdzieś daleko od nas, ale są bardzo blisko nas. Przecinają nam zarówno te kierunki, z których do nas pewne produkty są dostarczane, ale również te kierunki, gdzie my wysyłamy nasze produkty. Więc my się skupiamy też jakby na tych działaniach, bo to jest jakby poza tą sferą Zielonego Ładu, poza tymi produktami z Ukrainy, ale to jest bardzo ważny temat. Te są istotne, najistotniejsze, ale te, które dotyczą naszej branży, to co Państwu powiedziałem. I tutaj my będziemy jako Związek Sadowników również do Państwa robimy spotkania czy w inny sposób informować. I żebyście Państwo też nie podchodzili do tego tak sceptycznie, bo często
my wiemy, jaka jest sytuacja na rynku i pewne zachowania chcemy też wyprzedzać. Dla was wszystkich wiem, że to jest trudne, że w pewnym momencie nie będzie kaptanu. Do kogo będzie pretensja? To już nie jest Zielony Ład. Kaptan nie jest Zielonym Ładem, żeby było wiadomo. Były badania, jest istotą tego środka, że jest niebezpieczny dla zdrowia. I takich sytuacji będzie jeszcze wiele, wiele więcej. I tak samo przestrojenie naszej produkcji na przykład to, co robią kraje Europy Zachodniej, na odmiany parchoodporne, na przejście na inne stosowanie innych środków zastępczych. To nas, proszę państwa, czeka. Czy tego chcemy, czy nie, to nie będzie winien temu komisarz, tamten rząd, ten rząd, Związek Sadowników, Piekarniak czy Maliszewski. Niestety są sytuacje, które nas wyrastają jakby ponad to wszystko. I chciałbym, żeby to tutaj też wybrzmiało, tak jak Wiesław powiedział. Tu nie ma w tym polityki, tu są w tym czysto gospodarcze tematy, a że jest nas tu bardzo dużo, dlatego o tych problemach chciałbym powiedzieć. Nie chciałbym powtarzać już, mówię, tych postulatów, bo one są dla nas wszystkich wiadome, ale niemniej jednak powiem tak. Presja jest potrzebna, jest wskazana i nawet po to, żeby uzmysłowić rządzącym po raz kolejny, czy poprzez te wszystkie etapy, które przechodziliśmy, czy one były słuszne, żeby się nad tym zastanowić. I jeszcze jeden element państwu powiem już tak na koniec. Wiele telefonów otrzymywałem przez ten czas od różnych osób, bo mój telefon jest publicznie dostępny. I wśród młodych ludzi, młodych, którzy zaczęli to gospodarowanie, przejęli gospodarstwa, po tym strajku w Warszawie jest takie zniesmaczenie. Bo mówią, powtórzę wręcz, no oni mają niesmak w związku z tym, że tam na tej platformie znalazły się znowu te same osoby, znowu te same organizacje, ten jest taki, ten jest inny, my w tym nie chcemy uczestniczyć. Więc odpowiedź moja była taka, bo ja lubię dłużej rozciągnąć temat, żeby nie odbić piłeczki tylko jakimś tam jednym argumentem. Argument jest prosty. Nie być indywidualistą, bo to jest, dzisiaj jest ten tak zwany indywidualizm najbardziej chętnie postrzegany przez ludzi młodych. Tylko ja powiedziałem temu człowiekowi tak, a dlaczego was nie zebrała się jakaś grupa znacząca, nie przejęła tej platformy, gdzie tam wypowiedzi były tych panów i wy tam nie zagraliście głównej roli. No i tu jest cisza. Dlaczego jest cisza? I znowu powiem państwu, dlaczego tu jest Czerwiński, Piekarniak i inne osoby, które ileś lat już mają za sobą pewnej działalności. Dlaczego tu nie ma na przykład tych młodych ludzi, których ja tu widzę? Wśród nich powinien być też może mój syn. Nie mówię, że akurat wy, bo nie chcę nikogo tutaj, jakby to powiedzieć, wskazywać palcem. Widzicie, problem jest ten, że nie ma wymiany pokoleniowej. Jest ona w gospodarstwach, częściowo się odbywa, ale nie ma tej wymiany pokoleniowej tutaj. Jak naprawdę nie zrozumiecie tego, to nasz czas przemija, nas. I to chciałbym, żeby w waszych sercach, umysłach wybrzmiało. Bo później mamy pretensje, dlaczego znowu te same osoby. Ano dlatego, że wy tego nie chcecie przejąć jako ludzie młodzi. I to jest taki mój apel. Mój apel, do którego mnie również tutaj delikatnie zobligował Mirek Maliszewski, prezes naszego związku. Bo my również jako organizacja borykamy się z tym samym problemem. I wielu wiem, że uważa, że jest to organizacja zamknięta, jest to organizacja tego, tego, tego i tamtego. Ale z czego to wynika? To zamknięcie to jest takie pozorne. I chcę, żebyście państwo po tym, co powiedziałem, zwłaszcza ludzie młodzi, przemyśleli to, bo tu jest gro ludzi młodych. Bo samą produkcją, samymi tymi maszynami świata nie zwojujecie. Jeżeli nie będzie was w tych ośrodkach decyzyjnych, gdzie one zapadają. Tam nie może być, ja też uważam, też się nie godzę, też kolejny był do mnie jakby takie przytknięcie, dlaczego nas nie było jako związku, jako Maliszewskiego, jako Piekarniaka, nie było na przykład na tym spotkaniu z premierem. I powiem wam tak, ja tam absolutnie siebie bym nie widział, bo ja nie wiem, co z tego spotkania wyniknie, co jutro, jakie będą ustalenia. Ja wielokrotnie się z tymi panami spotykałem, z tych organizacji, mam swój pogląd na ich osoby, na ich skuteczność w działaniu. I akurat nam i mnie nie jest do końca po drodze. Także to w kwestii woli wytłumaczenia, dlaczego nas tam nie było.
Dziękuję Państwu za uwagę i polecam naprawdę te słowa, które myślę, że wybrzmiały trochę może tak za głośno. Być może niektórym się to nie do końca podobają, ale mamy zawsze w naszym działaniu jest to, że nie wszystko się podoba, ale tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby ludzie młodzi naprawdę wzięli sobie do serca to, co się wokół dzieje i to, co powiedziałem. Bo samo wyprodukowanie nie załatwi sytuacji. Trzeba jeszcze posterować tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Witek. Podaj rękę. Cieszę się, że się zgadamy. Natomiast mam jedną uwagę maleńką do ciebie, Witek. Jak zwykle ksiądz, jak mówi kazanie w kościele, to się komu dostaje? Tym, którzy są w kościele, nie? Tak samo od Witka się trochę dostało tym młodym, ale nie przejmujcie się. Nie. Tak jak Witek powiedział, nasz czas mija. Natomiast, kochani, do was jest jedna rzecz zasadnicza. Jesteście dzisiaj tutaj. To świadczy o tym, że zaczynacie o tym myśleć. Tylko, że gorsze jest trochę to, powiem w inny sposób, że sytuacja was zmusiła. Pamiętajcie, czy jest dobrze, czy jest źle, zawsze trzeba być zorganizowanym. Pojedynczo przegra każdy jeden z nas. Rozprowadzą. Pewnymi sprawami decydują służby, wbrew temu, co widać w ekranie telewizora. To jest machina potężna polityczna, która robi pewną robotę. Natomiast jesteście Państwo młodzi, większość, jesteście wykształceni, znacie swój temat, są pewne podane oferty, Związek Sadowników Rzeczpospolitej, Solidarność Rolników Indywidualnych. Wybór należy do was, natomiast działać trzeba wspólnie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dlaczego my tu jesteśmy? Dlaczego my protestujemy? Dlaczego my się oburzamy? Tak jak tu jest napisane na tym haśle, na tym wodzie. Naród, który się oburza, ma prawo do nadziei. I my tu dzisiaj przyjechaliśmy, bo mamy jeszcze tą nadzieję, że to rolnictwo możemy ocalić. To nie tylko my sobie to w Polsce, jako rolnicy w Polsce wymyśliliśmy. To protestują rolnicy w całej Europie. To rolnicy zauważyli, że już od kilkudziesięciu lat całe społeczeństwo w Europie jest gotowane jak żaba. A wiecie, jak się żabę gotuje? Nie wrzucamy ją do wrzątku, bo natychmiast by uciekła. Wrzucamy ją do zimnej wody i pomalutku, pomalutku. Wielu was nie pamięta, ale część pamięta. Słuchajcie, stan wojenny 81 rok, następnie 84 rok, gdzie generał Jaruzelski postrzegany był przez Zachód jako wielki terrorysta. I teraz zobaczcie, w 84 roku naraz generał Jaruzelski pojawił się w Waszyngtonie. Niby spotkanie ONZ-cie, ale ni stąd, ni zowąd znalazł się przed wieżowcem Rockefellera. I tam Dawid Rockefeller, 70-letni staruszek, który nigdy z najwyższego piętra nie schodził, nie zjeżdżał na dół, zjechał na dół i przywitał tego gościa, generała Jaruzelskiego, który dla tamtego świata był wtedy ogromnym przeciwnikiem. Spotkali się, rozmawiali w cztery oczy. Nikt nie wie do tej pory, o czym oni rozmawiali. Sprzedał Polskę. Wrócił. Minęło kilka lat, pojawiła się pierwsza taka ustawa, wolność gospodarcza, ustawa Wilczka. Zaczęliśmy odbudowywać ten kraj. Powstawało masę firm, masę działalności gospodarczej. Później przyszły lata 90., te wielkie przemiany. Plan Balcerowicza, który zaczął niszczyć wielkie przedsiębiorstwa, ci mali sobie dawali radę. Dawali radę i rozwijali, i się cieszyli, że my sobie damy radę bez tych wielkich zakładów, które na naszych oczach po cichu ginęły. Ginęły bezpowrotnie. Następnie zmiany w naszych władzach i tutaj, słuchajcie, tu jest wielki błąd Polaków, ja uważam. Kiedy była nocna zmiana, kiedy Olszewskiego odstawiono od władzy. My wtedy powinniśmy protestować. Ale my tego nie zauważyliśmy, bo żyło nam się dobrze. Każdy mógł pohandlować na prostych zasadach z lat międzywojennych. Takie prawo gospodarcze obowiązywało. Wchodzimy do Unii, ale jednocześnie też się pojawia następna taka ustawa zamykająca Polakom oczy. Możliwość działalności jednoosobowej. I tu znów wielki boom. I każdy widzi Polskę, ale tylko przez pryzmat swojego ogródka.
A tu za naszymi plecami dzieją się bardzo złe rzeczy. Nie mamy dziś handlu zupełnie. Pomalutku, różnymi kroczkami, podchodami, tak jak się pod nas dzisiaj robi dopłaty i inne rzeczy, wykończyliśmy stoczniowców, wykończyliśmy rybołówstwo, wykończyliśmy górnictwo. Zostali rolnicy. I dziś pewnie też za kilka dni będzie się proponowało rolnikom jakieś tam pieniądze. Ale pamiętajmy to, to już mieliśmy w tym systemie komunistycznym, gdzie dopłacano. I to wszystko padło, bo nie może być tak, że jest dopłacane, sztucznie utrzymywane. Ta działalność jednoosobowa, zobaczcie, tu dziś są tylko rolnicy. A dlaczego tu nie ma tej działalności jednoosobowej? Pewnie wielu z was też ją dziś prowadzi. Jakie są obciążenia? Jaka jest składka zdrowotna? I ci ludzie nie protestują. Mało tego, jeszcze źle nas postrzegają. Słuchajcie, ja dziś rano przyjechałem do tego miasta na zakupy i wracam. I wiecie, co zobaczyłem tutaj na kładce? Na tej kładce, która jest nad siódemką. Rozwińcie ten baner. Tylko poproszę zwinąć go zaraz, bo to jest zgroza, jak ludzie nas postrzegają. Oni nie rozumieją, że my walczymy o przyszłość wszystkich Polaków. Że pakiet 50-45 to dotyczy nas wszystkich. To będą olbrzymie obciążenia dla wszystkich. Z roku na rok one się pojawią. Rolnicy, jazda z kraju już im się nie zmieściło, tylko wyszło kai i kropki. Tak my, rolnicy, jesteśmy postrzegani przez część społeczeństwa. I to trzeba zmienić. Słuchajcie, to nie może tak być. Ludzie muszą zrozumieć. Z drugiej strony jest napis, że produkcja żywności to jest jak drukowanie własnych pieniędzy. I ludzie muszą to zrozumieć. My protestujemy, oburzamy się. Miejmy nadzieję, że ten protest nam coś przyniesie. Proszę państwa, jeszcze jedna króciutka uwaga. To, co Wojtek powiedział na zakupach, był dzisiaj w mieście. Jak jesteśmy na zakupach w mieście, patrzmy jednak na te 590 przodu. Ile to jest w tym prawdy, ile pewnych unijnych dokładek i zewnętrznych. Druga sprawa. Natomiast kupujmy polskie produkty. Starajmy się. Dziś, proszę państwa, na proteście w Warszawie będą piękne wasze jabłka. Nie moje, bo ja już nie produkuję. Piękne wasze jabłka. Czerwone, białe, widziałem to. Przygotowane jest około 3 ton, tego będą rozdawane. Jest to bardzo dobra promocja towaru. Raz, a jednocześnie wyraz jak gdyby solidarności z miastem, bo będą te owoce rozdawane. Ja mam tylko taką wielką prośbę, bo rzeczywiście jest tutaj, był pokazany ten napis, z czego on może wynikać. Wynikać może z tego, że media nie przekazują takich informacji, jakie to powinny być tak naprawdę przedstawione. Są ogólniki. No nie chcemy towaru ze wschodu. Ale dlaczego? Ludzie tego nie rozumieją. My tutaj, jako sadownicy, jako ogrodnicy, jako rolnicy wiemy, natomiast ludzie, gdzie są zabiegani, gdzie pędzą, oni nie mają czasu wgłębiać się w artykuły. Oni muszą mieć jasny, szybki przekaz, z czego wynika, z czego wynikają nasze postulaty. I o to chodzi. Prosimy o media, o takie rzeczowe przedstawienie sytuacji, dlaczego protestujemy i dlaczego nie chcemy tego towaru ze wschodu. Jest mówione, no tutaj też są środki ochrony roślin, ale właśnie na jakiej zasadzie są na wschodzie, na jakiej zasadzie są u nas, jakie są u nas procedury. Przedstawmy to bardziej szczegółowo, ponieważ my wiemy, ale ogrom ludzi nie wie, o co w tym naprawdę chodzi i dlatego są takie informacje. Oni widzą tylko, że wyjeżdżamy, ale dlaczego wyjeżdżamy, trzeba przedstawić to bardziej konkretnie. Dziękuję. Szanowni państwo, apel mój po raz kolejny. Nie dajmy się, chłopi, podzielić. Mówię chłopi, bo to niczego nie powinno obrażać. Bo już nas minister, wiceminister, czołodziejczak zaczyna dzielić. Nie dajmy się. My i tak jesteśmy, jako rolnicy, najsłabszym ogniwem. Zawsze nas próbują wykiwać i najczęściej im się udaje. Jedynie we wspólnocie możemy nasze cele osiągnąć. Nieważne, czy jest rząd taki, czy owaki, ale wtedy mamy duży nacisk na ten rząd. A jeżeli będziemy podzieleni, nic dobrego nie wyniknie. Postulatami wszystkimi się oczywiście zgadzamy, ale szanowni państwo, tu wychodzi też, że te ceny minimalne, o które walczymy już ileś lat, to tu mogą koledzy związkowcy opowiedzieć, nie można wprowadzić w życie. A szanowni państwo, to jest podstawowa rzecz.
My sprzedajemy wiele towarów poniżej kosztów produkcji. I tak po prostu dalej być nie może. Musimy też wykorzystać sytuację, że rolnicy w Europie Zachodniej strajkują. I wtedy jest to duża siła do zmian na temat zimowego, tego zielonego ładu i innych kwestii, które nas po prostu w tej chwili zabijają. I tu się nie oszukujmy. Tu jest zwijanie rolnictwa. Tu tylko jest taka czcza dziadcia. I nasi przedstawiciele powinni tam, co będą rozmawiać z ministrami, z premierem, to nakreślić, że do zwijania rolnictwa, rolnictwo powinno być, Polska powinna być, mieć bezpieczeństwo żywnościowe i to, co rolnik wyprodukuje, powinno być w godziwych cenach sprzedane. I o to nam i tyle chodzi. Dziękuję uprzejmie.